Zanim pójdziemy dalej, mała informacja dodatkowa, konto, na którym teraz właśnie pracuję, posiada włączone wszystkie moduły i funkcjonalności, które Saldeo Smart oferuje. Jeżeli Państwo po swojej stronie posiadacie jedynie dostęp do modułu odczytywania dokumentów, będziecie widzieć o wiele mniej opcji, ale proszę się tym nie przejmować i zignorować wszystkie pozostałe elementy, których nie będziemy umawiać, a skupić się tylko na tych, na których będziemy konkretnie pracować. Okay. Udało nam się zalogować do systemu. W takim razie warto powiedzieć kilka słów na temat rozmieszczenia poszczególnych elementów systemu. Można powiedzieć, że Saldeo Smart i jego interfejs jest podzielony na trzy główne obszary. Pierwszy obszar centralny tutaj będzie się odbywać właściwa praca. Z kolei z lewej strony widzimy pasek nawigacyjny, który umożliwi nam dostęp do poszczególnych funkcjonalności Saldeo Smart. Z kolei w prawym górnym rogu mamy dostęp do funkcji administracyjnych, a także funkcji dodatkowych. Warto także pamiętać o tym, że poszczególne elementy interfejsu są responsywne to znaczy reagują na stopień przybliżenia okna przeglądarki. I widzimy, że w pewnym momencie, gdy przybliżyłem już za bardzo, pasek nawigacyjny z lewej strony zaczyna nam się po prostu zawijać tak, aby cała reszta była czytelniejsza. Jeżeli z kolei się cofnę do stanu pierwotnego, widzimy, że Pasek nawigacyjny jest umieszczony z lewej strony na stałe. Ma to związek z, zarówno z stopniem przybliżenia okna przeglądarki, jak i rozdzielczością naszego ekranu.